Ida, chciałem ci powiedzieć, póki się jeszcze nie znamy, że jesteś naprawdę telewizyjnym objawieniem tego roku. Naprawdę, mówię ci bardzo serio. Przyjemnie się na ciebie patrzy, przyjemnie się ciebie słucha i po raz pierwszy widzę w telewizji dziewczynę, która jest uśmiechnięta, rzeczowa, kompetentna i nie jest i nie ma złych gwiazdowskich nawyków. Naprawdę wielkie brawa dla tej dziewczyny. Każdy, kto ogląda. Naprawdę. Każdy, kto ogląda You Can Dance, może się zarazić. Ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, bo ty masz w połowie amerykańskie obywatelstwo, tak? Całkowicie obywatelstwo amerykańskie i polskie. Obydwa całkowicie mam. 200% normy w jednej osobie. Ale, przepraszam, jak można mieć całkowicie jedno i całkowicie drugie? No właśnie można, podwójnie mieć. Ty jesteś Amerykanką? Nie wstydź ci? Nie, no ale... Czy ty wiesz, że Amerykanie, 42% Amerykanów, ostatnio czytałem, uważa, że wojny gwiezdne to jest autentyczna historia? Tak, z nimi jest coś nie tak czasami. To jest prosty naród. Oni wierzą w diabła. Przestań, daj żyć, daj spokój, nie bądź zazdrosny. No a nie masz, ale nie masz kulturowych z mężem, bo ty masz męża Amerykanina, prawda? Tak, tak. No jak mu na przykład wytłumaczysz taką sprawę jak, nie wiem, Trybunał Konstytucyjny? On jest Jezus się bodzinie. Słuchaj, jeśli chcesz mówić o moim mężu, mój mąż jest, wiesz, on pochodzi z San Francisco. San Francisco jest bardzo europejskie, więc on jest taki inny, chyba, chyba dlatego się w nim zakochałam, nie wiem. Nie jest do końca taki amerykański, taki, wiesz... Wiesz, właśnie prostolinijny, nic nie rozumie i... Na koniach i ten. Ale tak to wytłumaczysz mu, nie są. A klauzula to... sumienia na przykład, co to jest klauzula sumienia? Potrafiłabyś mu wytłumaczyć? Po angielsku. No. Wiesz co, myślę, że ja mu wszystko potrafię wytłumaczyć. Po angielsku. Po angielsku. Nie, nie, wiesz co, taka jest prawda. Jest dużo Amerykanów, którzy są bardzo prości i tak samo jest dużo prostych Polaków. Dokładnie. O, przepraszam, jest ale dużo, Amerykanów jest więcej. Jest dużo fantastycznych Polaków, których wszyscy znają na całym świecie i są inteligentni i są tacy, wiesz, wspaniali jak ty. Okay. Wygadani. Przekonujesz mnie. A jest dużo takich, wiesz, no takich... Czyli twój każdy mąż nie jest takim ma... typowym amerykańskim redneckiem, który zje stek, nie. Wiesz, pójdzie, wymyje swoje auto, nie, nie, potem jest... włączy telewizor. Nie, nie, okej, okej. Okay, okay. Ale wiesz taki, co? Jest taki, wiesz, chudziutki raczej, przystojny, taki delikatny, ale jak chcę powiedzieć, co myśli, to... Chudziutki to nie może być Amerykanin. Nie, nie, jest Kanadyjczyk. Dobrze zbudowany. No, Kanadyjczyk! To już prawie jak z Radomia. Nie, nie, jest dobrze zbudowany, ale nie jest napakowany. Jest taki to tak w sam ja. Raz. Dokładnie tak jak ja ty. Jestem dobrze zbudowany. Kuba, on w ogóle mi ciebie tak przypomina, naprawdę. Czy może mąż. Ja jego?